3, 2, 1. Tak. Józimako, z tej strony Konry, a to kolejny odcinek na moim kanale. Wracamy do mojej fatalnej kariery zawodnika. Mam nadzieję, że po dzisiejszym odcinku mój skutek zacznie lepiej się rozwijać i będą większe szanse na trening. Jak mam dzisiaj skocznie, bo to jest ciekawe. Tak. Aha, mam gdzie Willingen, wow. Ale szybko ten sezon nam przeleciał, masakra. Sobie szybko zaczniemy nową serię przynajmniej, nie? Dobrze. Okej, Willingen, moi drodzy. Willingen. Oczywiście tylko 6 punktów. I patrzcie, Turek ma 5. Coś zmieniło trochę. No niestety. Aha, bo nie, przecież mi się nie wczytało. No tak, zapomniałam, dobra. Okej, zakopane. Lądysko Turka. Chwila, nie ta kamera. Jezu. Nie, poczekajcie. Miałe. Czy to muszę sesję treningu zrobić, bo normalnie mi głowę urwią, że ja nie skoczę. Normalnie mówię, że zapomniałam. Harmerze. Ja skaczę z F1. Dobra. Nie, skakam też z F13. Chyba to było 12. Gdzie jest ta F13? No, to jest F11, okej, dobra. Okej, wszystko już jest dobrze. Moi drodzy. No i teraz będziemy skakać. Jeszcze sesja kwalifikacyjna. Ona musi być. I uwaga, i Konrad. Może będę miał lepsze próby. O! No, dobry. Pana Konrad, ale to był na którego przeskoczył gość. Chociaż będę mieć awans. Aha, bo ja muszę. No się tak zastanawiam, głupi. O co chodzi? O co chodzi? Ej, 360 turka. Ale jestem dole, jestem w konkursie. Patrzcie, tutaj się. Kurde, 132 metry. Nie, już maksimoczki. Cieszę się, że jestem. Może punkty zdobędę. Fajnie by było. To muszę dobrze skoczyć. Przepraszam za notatkę, bo znowu muszę wskazać na odcinek, bo, znaczy na live, bo to jest oczywiście live. Nie będzie raczej chlawa. Nie, chlawa na pewno nie wejdzie. Nie. Patrzcie, stońcie krzep normalnie. No i tak się kończy. Ostatni znome. Aż to dziwne, że on i on się nie dostał. Ale dobrze. Ja jestem 43. Dobrze. Mama, nie dziś się na live! Nie, Stochu najlepszy. Dobra. Ło, ale krótki skok, może ja. Nie zawsze. Nie mogę skoczyć, ale może to będzie ten skok. No to będzie ten chyba skok. No to chyba będzie ten skok, ale ja nie wiem. Ja tego, moi drodzy, nie wiem. No nie, już mnie przebijają. Więc nie, zobaczymy. Oczywiście nie mówię nigdy, moi drodzy. No ale zobaczymy poza tym. Przecież co się stanie? Może będę miał punkty. Zobaczę. Może się uda. O nie, aż jestem daleko. Szybciej. Nie skaczcie tak dobrze. Chcę punkty jakieś zdobyć. No trudni są ci gracze CP. Nie! Wiedziałam, że się kurde nie dostanę. No dobrze, skoczyłam, a się nie dostało. No. Jak? No coś mnie gra nie lubi po prostu chyba. No jak tak można? Wyobrażacie sobie. Jak tak można? No co, zły jestem kompletnie. Zdenerwowany jestem teraz, bo. Ale Stochu daleko. Masakra. To jest zły teraz, bo. Myślę, że pół. No niestety, Rysiu z Kobayashi wygrała Maciek trzeci, ale to awans mega.
Nie no, nie, nie może tak być, no. Billingen, dobra. Może tutaj będzie nam. Ale brak słyszy słabo. Czy ja się w ogóle przebrnę to coś? Chyba lepiej powinien. Nie wiem, że muszę, ale chyba przejdę. A. No chyba będę. Czy powinienem być? No jestem, dobra, myślałam. Na szczęście jestem w konkursie. Łapać się 146 nik. Ja, ale ten 156 skoczył. Wow. No, oby zdobyłem teraz punkty. Zalin to na razie najlepszy. No i na pewno już nie wejdzie Schuller, który już się pożegnał. No i ostatni jest Schuller. Znowu się patrzę, który się dostał na fuksję. No brawo dla Tukaja. 41. Kwalifikację wygrał Willelain to po 50 miejscu. Ale ja nie mówię nigdy. O, teraz Turek się poprawił. No nie, no i teraz pewnie naskoczy. Mam kciuki za Konrada Janowskiego. Leć, Konrad! What? No i co? No jestem pierwszy, ale wiecie, ale nie! Ale żaparów poleciał! Ja! Nie, na pewno nie, nie będzie. Patrzę, już! No czas na punkty. No już nie mogę, no nie, to był zły pomysł tą karierą zadnika, bo nie idę po. Nie tego. Jeszcze raz nie patrzę, nie, bo spieszę się. Przecież mi na pewno nie będzie, no kto by za mnie trzymał kciuki, no jestem fatalnym skoczkiem, no w ogóle nie wiem, czy jest sens robić tą karierę zawodnika. To serio mi się nie podoba. Nie, słuchajcie, ja nie robię już tej kariery chyba. Nie, słuchajcie, nie robię tej kariery, nie, bo ona jest fatalna. Mam tak skakać, teraz muszę sobie wszystkich podcepać. Dobra, nieważne, szybko postaram się zrobić. Mam to robić szybko. Postaram się przynajmniej to szybko zrobić, bo nie chcę tak skakać. Bo jak mam sobą karierę, to ja będę sobą skakać, tak można powiedzieć, tylko o tak sobą. To muszę ich sobie pozabierać. Nie, wolałbym. Ja zostawię sobie tych, co nie poznaczałem. Klinka nie zrobiłem. To nic nie zmieniam. Jestem grzeczny. Na wszystkim. Jak masz, moi drodzy, nie kwalifikować, no to już nie będę, to po co robić karierę, przecież tu nie ma w ogóle adrenaliny, że tak można powiedzieć, no to też nie ma co, jak taka słaba kariera, to przecież no nie ma adrenaliny, no fatalnie się skacze, no to trzeba być mistrzem, żeby coś takiego w ogóle robić. Dobra, muszę się nauczyć tego. Wow, muszę wrócić do mojego szmaczania. Halo. Funk. Okej, dobra. Już to szybko robię. Staram się. O Jezu. A nie, już zrobiłem granicę przecież. Zapomniałam. Ale się dużo skoczków wziąłem. No przesadziłem, moi drodzy, troszkę. Wiecie co, na oznaczenie się staram to szybko zrobić. Nie wiem, no tak zrezygnuję z tego. No nie wiedziałam, że taka będzie słaba kariera. Jeśli pan robi taką słabą karierę, to ja dziękuję. To nie ma szans, bo ja chcę punkty jakieś w ogóle zacząć, chcą zatrudnić gracze co pro kurde, jak jest niska. Przecież masakra jakaś. A nie, a przecież Fetner skacze, no tak. Aha, co ja robię? Nie, ja już tego też zrobiłem, halo. Ja nie wiem, czemu na tym duży przed chwilą jeszcze na Willing, jak tam odpali te parówki, no przecież słaby skoczek. Ja się nie znam.
Ha. Pismo. Pismo. Okej. Okay. Olej. Tutaj zrobiłeś. Niko Belszego nie zrobiłem takiego na przykład. Czekaj, nie zrobiłem. Nie, tego zrobiłem. Z tego rzędu to już wszyscy. Paszk. A nie, to jest S100 przecież. Miałem. Się drżyła. Piotrek, może się by w końcu strój zmienił. O tak, niech sobie będzie. Filip Aszerwa. Dobra. O Jezu, mama. Nie no, na odcinku jeszcze masakra. Moi drodzy, ja to szybko robię, to się tak nie odzywam. Chwileczkę. Ej, i to koniec? Nie, macie kot jeszcze przecież został. To nie może być koniec, moi drodzy. Nie, nie, nie. Niestety nie skończyłem. Tego zrobiłem, tego nie brałem nawet. Nie, tego brałem. Ale brałem, dobra. Okej, okej. No i to chyba wszystko. Poczekajcie chwilę. Chwila przerwy. No gdzie to? Mama. A może się podłączyć? Tak, ja się podłączę. Czekajcie, my sobie zaraz wracam. Już. Już. No podsłuchaj. Włączymy. No chodź. Dobra, przepraszam, to wiesz, jestem, to była moja mama. Proszę, nie róbcie z tego żadnych hejtu czy tam. Nie, nic, no ja wiem, ale chodzi mi o Natalkę. Nie, proszę się, oj, nic, mamusiu, naprawdę, proszę. Dobra, wszystko jest na luzie. Dobra, moi drodzy, to dajcie mi chwilę. Myśli na nową skoki. Ja jeszcze muszę ogarnąć, zobaczę, co tam w ogóle jest online, może coś jest fajnego. To wiedziałam, o tej godzinie na pewno nie będzie nikt na online. Więc też nie pogramy. No nie. A nie, co? Patrzcie, trzech. No wiecie, no to zajrzyjmy. To pograjmy chwilę z nimi, słuchajcie. A ja tymczasem sobie pomyślę nad jakimś pomysłem. Fajne moja ulubiona skoczna.
Ja tą skocznię akurat najbardziej lubię, a najbardziej nie znoszę. O, fajnie, przełączają się. No to dobrze, czy tam. Patrzcie, myślałem, że o tego dnia nikt nie będzie grał. No ale jak tam granie, to fajnie. No. To będzie można poskakać. Będzie można fajnie poskakać, bo też taka fajnie tego wygląda, bo jest 5 osób, nie ma tak dużo. I jest łatwiejsza rzecz, że tam można podium zdobyć. No tak to można powiedzieć. No i fajnie, właśnie ja tak lubię, bo wieczorem to jest masakra. Lillehammer. To ja tu już będę, moi drodzy, skakał. Ej, pomyślę. Będę skakał, a ja tymczasem. Fajną serię jakąś skokową. No. Pięknie 90 metrów. Patrzcie, jestem w trzecich kwalifikacjach, więc patrzcie, ale będzie zaraz większy czas na pewno do mojej płotki. O, ale no nie, no nie będzie przecież, no bo wiecie, po prostu zacznę skok. A że będzie tego. No, to się zresztą prowadziło. Wygrali testą, bo grał wczoraj. Ten fokus mi nie wyszedł. Następny będzie lepszy. Tak można napis zagrać. O Jezu, kap. No dobra, i właśnie. Gramy. Chcemy znaczy, moi drodzy. To jest też kwalifikacyjny. Nie, wszystko. I upadek. No to spoko. Narciarskiego. Ela, jestem chłopak. Anna. Dobra, hej, Anna. Chłopak. Anna Chłopakowska. Skoknę tego dnia, to jest szansa na podium. Nie, na czwarte, ale dobra, ale nieźle. Nieźle, moi drodzy, walczy o podium, moi drodzy, walczymy. Raz albo nigdy. Lecę. Oj, szkoda. Szkoda tego skoku, no szkoda, no czwarte. To się otarłem o podium. Semek za chwost nią. Dobra. Szkoda, że się otarłem. No otarłem się od tych podium tak naprawdę. Słuchajcie, no dobra. Spokojnie. Dziwne, że o tej godzinie grają w online, i przypominam sobie. Wow! O! Ale za chwost. I trzecie miejsce! Czemu ja tak nie mogę w konkursie? Kurczę, no szkoda. Ale teraz to jest wasz skok. Jeszcze drugi skok jest bardzo ważny. Konkursowy, oczywiście. Jeszcze to ważny o moich zawodach. Gdzieś nie patrzę, właśnie nie mogę jeszcze patrzeć. O metry, o pół metry. Dobra, 18, walczymy o podium. Lecę, aha. Ziom. Dobry, piękny skok. Trzecie. Jestem trzeci! Zgłaszam. Jestem trzeci. Pięknie. O, a tutaj raczej po tym nie będzie. Ale już pięknie. Dzięki temu drugiego skoku. Dobra. On to by nie było dobrze. Może nawet piąty ostatni. Popatrzcie, jak lecę. Nie! No przecież nie wiem, czy też tam na nóż. Nie wiem. A, 145. Dzienny rekord. No dobra. Drugi konkurs, czas na konkurs. Chciałem się prowadzić o moim konkursie. I występie w tym konkursie. Ale... Oj, to jo! No i niestety. Ten konkurs już taki nie będzie. Chociaż nie, poczekamy jeszcze. Może mi się uda, no, ale patrzcie, ta słabo też skoczyła. Dobra, i teraz zobaczymy.
poważny skos. Oj, no niestety. Na poważny skos nie wyszło. No. Ty to ostatni? Nie, Ania zepsuł. Nie wiedziałem. No nie, no zepsuł li. No ale ja się cieszę z tego przedszkolnego trzeciego miejsca, no. Cieszę. Hara, ło! Jeszcze mu nie. Dajcie taki skoczny na przykład ile hammer, bo było fajnie. Ej, znowu jestem ostatni. Masakra. No dobra, grywa. Trzecie miejsce. Nie, nie będę. Ale to skok kwalifikacyjny, chociaż nie zdążyłam spokojnie. Skaczę. No i jestem ostatni, ale to tylko skok kwalifikacyjny. Tutaj wysiłku specjalnie pośledziłem. Teraz jest ważny skok. Będzie. Ważne, ale to też jest. Nie, no i nic. Wow. No zostawmy. Nie. No dobra, chociaż walka o czwarte z tą. No nie lubię Harachowa. Ja nie lubię umiłamy po granicę, tak lubię. O jest! Nie znoszę to najbardziej Harachowa, to nie. To jest nie, najbardziej nieznawidzi. Dobra, dobra. Kończymy tryb online. Sobie grają tam cztery osoby. A grają jakieś w ogóle osoby? Takie inne oprócz mnie? Oprócz tych gdzie? W ogóle może grają. To mi powiedziane. Nie no, raczej nie grają. Przecież w World Cupie nie grają. Tutaj tylko grają w tym czymś. No ale dobra no. Skuteczny. No dobra, moi drodzy, chyba wymyśliłem, mam już chyba pomysł. Uwaga, rozkręcamy imprezę Pucharu Świata. Pucharu Świata Junior? Ty tam już... Nie, zrobię profesjonalny chyba Puchar Świata. Nie, ja nie jestem. Nie, dobra. Mam pomysł. Zrobimy... Nie, trenera narodowego nie chcę, bo nie będę za dobrze. Już nie będziemy zostawać. Nie, dobry, nieważne. Okej, mam pomysł. Zrobimy Puchar Świata, moi drodzy. Zrobimy Puchar Świata. Dobra. Zostawmy, w ogóle tutaj muszę jeszcze wszystko tagować. No to wiecie. Konrad Jankowski będzie startować w drużynie. Za Dawida Kowalskiego, bo Dawid nie wyrabia. To jest trochę już gorsze. Chociaż będzie łatwiejsze, to tylko na innego trzeba robić. Nie spodziewałem się. Moi drodzy. I Kazachstan, no oczywiście bardzo słaba, to będzie klasa tej drużynki. A moja oczywiście. Jakieś, nie będę się starać jakoś nimi dobrze skakać, bo to oczywiście nie jestem dobrzy skoczkowi. Nie, dobra, poza tym, oj, to są dobrzy skoczkowie, moi drodzy. Ja będę starać się nimi szybować. Jak Polakami, ale ja chcę, żeby jak się nadaje szybować Polakami, słuchajcie. Nie tak łatwo, nie. No, to też trudna drużynka. Czy wzięła? Rysiu i kto? I Iwelinger, który nie skacze, ale dobra. Weźmiemy go. Polacy, normalny. Nie, to już tam jest. Tego ja jestem normalny, oczywiście. Piotr Krzyła. Kamil. Konrad Markowski. Nie, ale Polacy coś w ogóle żyć. O, ten kostium mi pasuje. No, taki kostium fajny, no. Pasuje. Jernej Damian. Tutaj tak będzie to prezentowało. Moi drodzy. No dobra. Okej, teraz będzie z Amon. Okej. Austria jeszcze nie zmieniła, no właśnie. To już jest trudniejsze, moi drodzy. Japończycy, tutaj trzeba też zrobić. No i zrobię serię próbną. Zrobię serię próbną. I zrobimy sobie
Kazachstan. Nie, Kazachstan przecież już jest gotowy, zapomniałam. Ponka, Finowi nie są ustawieni. Dobrze. To są Finowie. Nasi kochani. Aha, a Czechów nie. Czechów przecież robimy. Tak, ale wszystkich? Patrzę. Wszystkich. Okej, okej. Dobra. Nie, przecież nie chcę takiej... Znaczy, niekoniecznie życzę sobie tych drużyn. Oczywiście Polską będę skakał. Nie ma innego tego. Ile w ogóle jest drużyn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 drużyn. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tych chyba prawdziwych. Ta się wygubiłem, bo z Rosjanów, nie? Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 drużyn realnych i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No i 8 drużyn robionych jako widzowie. No dobra, i fajnie to. No ale my bierzemy się za Puchar Świata, moi drodzy. No, Puchar Świata 8, no, 5, nie, jaki 8, 9. 2019-2020. Dobra, reset tego pucharu. I rozpoczniemy, jak to zawsze rozpoczyna się w Wiśle, bo jak inaczej. Dzisiaj chyba drużynówki nie zrobię, albo będzie to chyba taki preluki live, nieważne. Ruka oczywiście, kusameczko. No później będzie nężny tagi, który powiedzmy, że no nie wystąpił, bo są wodze jak temu Tizenojszczat odwołali to. To klinga, tak? Nie będzie tego weekendu, na jego miejsce wejdzie Klingenthal. Albo nie, bo to tak nie może. Nie, dobra. Powiedzmy, że tam nie było tego weekendu, że to dopiero za, nieważne, poza tym. Dobra, Wisła Klingenthal. I później będzie Engelberg, który nie jest teraz koszyn, czyli wiadomo co. To. Ja. To jest jakaś skoczyłem w ogóle? Bo ja pamiętam, że wtedy żałowałem coś. W ogóle dwie mało jeszcze. Dobra, to nie, to wykreślimy. Albo dobre, niech to też będzie. Później będzie, co to będzie? Będzie moje, co to będzie. A, później będzie. Dajmy, co tu dać, co nie ma co dać. Jest to tak, znaczy ja żartuję oczywiście. Dajmy może. Kum, no tak, przecież badmintendorf, no dobrze by mi się przypomniało. Drużynówka tutaj będzie, moi drodzy, tutaj będzie drużynówka. Ale dwa konkursy, bo wiesz, poza tym nieważne, austriacki klimacik. Dobra, później mamy konkursy w Zakopcu. Drużynówka będzie, więc tylko inny konkurs wirtualny, może to jest dwa. Nie, dobra, nieważne. Później zrobimy... dobra, później damy, powiedzmy, nie Waldwiemy w tym roku nie wystąpiło. To tak jest w realu. Dobra, później jest tam Villingen. Dwa razy tam też będzie drużynówka. Lachti, wow. Drużynówka, ale tutaj robię 3. 1, tutaj 2. Drużynówka po środku. Dobra, nieważne. No i mamy, moi drodzy, Roer, to jest Ala Oslo. Tutaj dwa razy, mówię, co jakiś przejęcony. Przejęcony. No, zakładniej. No, weźmiemy może Oberstdorf, bo tak nie tego. Okej, okay. Później jeszcze tam zrobimy. To właśnie sztać mam, moi drodzy. Później jeszcze macie. O, Villach może damy, bo Villach tak rzadko kiedy jest. Villaczek. Nie, bo to zaraz pójść panica już. Nie, dobra, nieważne, poczekajcie. Damy jeszcze może sobie Villa. Tutaj będzie dwa konkursy indywidualne.
Tutaj będzie żółwki i planica loty. Tutaj będzie oczywiście ta. Mistrzostwa świata. No tak, to będzie drużynówka na końcu, ale wiecie, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, są to tylko dwa konkursy. Dobra, będzie cztery tych konkursów mamy w tym sezonie, na moim sezonie, tutaj oczywiście muszę zapisać KO. No i wszystko się tam zgadza. No dobra, no to kochani. Aha, jeszcze tam chwila, muszę sobie przypomnieć, co tam było. Sezoniku zaraz zabierzemy, nieważne. Tak, Wisła, Klingenthal, dobra, Wisła i Klingenthal, Wisła, Wisła, Klingenthal, co dalej, muszę wiedzieć, aha, później mamy, łopanie, będzie taka przerwa, że masakra, aha, dopiero na Kum, dobra, Kum, Zakopiec, będzie, Uwel, Zakopiec, co dalej? Mamy jeszcze Zakopane, a nie, już Zakopiec jest przecież. Tutaj nie chcę drużynówki, tutaj nie będzie jednak drużynówki. Lahti, Park City, okej. Okay. Lahti, Park City, chwila. Lahti, Park City. Oberstdorf, Planica. Oberstdorf, Planica. Okej. Okay. To będzie koło Planicy. Ale teraz chwila. Oberstdorf, Planica. Chyba o tej koło loty. Patrz, tylko 8 konkursów, no? Mało. I najpierw muszę uzupełnić sobie paczkę z tego. Ja chcę, żeby było trochę dużo tych zamówków. A ile w ogóle jest, powiedzmy, zaznaczam wszystkich, okej. A ile jest w ogóle widomi XD, ale dobre, nieważne. Poczekaj, to znaczy za szybko. Ja w ogóle skoczków, ja mam w ogóle skoczków, to jest tak, że nie chcę się ich liczyć. Chwacie, ma dwóch, aha, Maćka Kotej domena prywce, nie to uważyłem. Normalnie jest. Mam 120 skoczków. O, łobatko, to by lata to robi. No dobra, jeszcze sobie skok. Ciężko damy. 120 skoczków. Jak zrobi kolejnego, to będzie 121, później 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, nie to. Wszystko oznacz. No, dobra, poważnie. Kołdelka, Johansson, Rysiu, Paszkę Żyła, proszę bardzo, proszę. Tak łączy. Nie, tak. Nie. O tak. Tego nie bierzemy. Albo dobra, weźmiemy Turka na debiut. Tego pana może też weźmiemy. Tego pana nie, bo nie chcę go brać. Tego pana weźmiemy. Ile w ogóle Maciek ma ten? Ale musi skakać w moim pucharze świata. Ten pan nie będzie skakał, bo zakończył karierę. Hehehe. Ile? Coś tam jeszcze. Nieważne. Chwileczkę. Ten pan, czyli ja, on będzie. Ja będę debiutować. Ten pan będzie. Damian będzie. Metty będzie. Klimek będzie. Oczywiście. Krzysztof nie będzie. Sokolenko nie będzie. Ten pan. Ten pan. Ten pan oczywiście. Dobra, tak. Digiel nie.
Proszę, Daniel Huber, proszę. O, jak dużo skoczków. Nie, no, nie mogę, no. Jeszcze, nie, Kobayashi, tak. Kobayashi, jak muszę zobaczyć. Tutaj mam jeszcze niego, nie. Antigo Alto, Lajuszka, Semenicia. Kogo jeszcze? Nie, ale nie, dobra, tych dwóch nie. Teraz tylko w karierę tego Schulera weźmiemy. Weźmiemy też może Amomo. Weźmiemy, Wang zakończył, ten zakończył, ten skacze, ten też chyba zakończył. Nie, Andrzej skacze chyba. Tylko weźmiemy, dobra, czemu nie? Ma ładny strojek. Weźmiemy jeszcze może... Aha, bo to już koniec. Tylko ile mam zawodników. Nie, dobra, wystarczy tych zawodników. Okej, pasuje mi ta paka. To was męczyła? Też weź się załapie. Ile ja mam skoczków? No muszę zobaczyć, żeby też nie było jakichś rozsądności. Co mi... Ło, ale patrzcie, ale dużo nie ma tego. 53? What? Naprawdę? Naprawdę? Kto mi tak zrobił? Ja już tyle nie chcę skoczyć, to ja będę to do jutra robił. Nie, dobra, okej. Ja muszę sobie w ogóle tam w jakieś kilku skoczków, którzy mieli tam system gracza cupem. Ale ja nie chcę z tymi skoczków. Nie, to kilku wykreślę. Aha, on, dobra, to na razie ta trójka. Na razie ta trójeczka. Tak patrzę tak dokładnie. Kubacki pamiętam przy tego. Kubacki, Dawid, tam jest. Gdzieś jest Dawid, gdzie jest Dawid? Ludzie, dajcie mi Dawida Kubackiego. Przepraszam. No jest pan Kubacki, noż. No nie mogę, no znalazł się ten. On ma. Ten pan Kubon ma. Aha, tam był ktoś jeszcze. Patrzę. Kontrol. O, ten pan Prew doma nie miał. O, nie aż tyle. Tandy nie miał, bo pamiętam. Dobrze. Ten pan nie miał. Też chyba nie miał. No, on nie miał. No, pamiętam. No i chyba to tyle. Ale sobie odejmiemy. Nie wszystkich chcę. Chcę tylko powiedzieć. Dobra, to wszyscy. O kilku było super, fajnie. Ale ja nie chcę aż 53, ludzie. Nie, dobra, to zabiorę jednego. Nie, bo nie, nie chcę aż tyle skutków. To masakra jakaś. Ej, za dużo ich jest. Który w ogóle ja jestem numerem? A ja z numerem 25. Po stochu. To się szanuje. Na stoch przyszedł, no mnie za tylko skoczy. Jak nim skoczy. Nie, dobra. Odkryję sobie z któregoś z tej ekipy będę mieć 52. No niech tak będzie, no. Zrobimy sobie łaskawe kwalifikacje. Nie, łaskawy nie będzie łaskawych kwalifikacji. Będzie łaskawy konkurs. Okej. Okay. Zabierzemy te kwalifikacje. Nie mam ochoty, bo później będzie za dużo tego robienia, tego wszystkiego. Nie chcę mi się tego ogarniać. Ale w pucharze drużynowym zrobimy serię próbną. No i to jest dla mnie sztos. Dobra, tak, niech tak, nie, trochę przyspieszymy. To będzie 14 marca, tam zakończymy. Tak, puchar zainaugurujemy, 14, nie. 19, nie, bo to było trochę później. 22, masz 14, dobrze. Okej. A jak tam w ogóle tutaj jest ustawienia? Tutaj trochę później, nie, bo to było 20. Nie, to się zaczęło, którego to się zaczęło? Jezu, już nie pamiętam, którego to się zaczęło. Którego to się już zaczęło? Tam w pucharze skończyło na 22, kończyło się na 15 marca.
A nie to. To chcę. Nie. Dobra. 20 to będzie musi być 20 ten czwarty. Nie, 23. Dobra, 23 marca. Nie, musi być. Nie maj, nie kwiecień. Ale marzec, tam był 14. Koniec drużynówki. Dobra, damy 15. Jest okej. Okay. No gdzieś no i sobie teraz odkramy to. Ktoś, tylko ja muszę sobie w ogóle zawodników wybrać. Dobra, standardowo Austria, Czech, Polszczyzna, Rosja, Italia, Słowenia, Koreańczyków nie ma, więc znowu się zapali. Te państwo, oni, Norwegia, oczywiście Niemcy. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 składów to dużo, moi drodzy, to dużo, nie powiem. No dobra i uwaga, zaczynamy pierwszy, no to ja powiem pierwszy. Uwaga. Aha, seria próbna przecież jest. No to ja muszę serię próbną teraz robić. Wyleciałam. Nie, dobra, bez serii próbnych nie będzie dodatkowych. No, Kazach taki nie jest. Na razie słabe mam próby. I macie kod 109. Macie kod, leć macie. Daleko jak najdalej. Dobrze, nie tu jest. Będziemy lidera. Anders Fanem 115 metrów, tylko muszę być dla niego peska. Peska w koronie. Panem El Kotona. To czerwonek. Michał Nazaro. Pierwszy z ekipy reprezentacji Rosji. No. Jo! Dobrze, mam krótko. Przepraszam, no nie tak była przed chwilką. Tak była przed chwilą czasu, jak się na się wiesz? Czy nie, bo kiedyś tak świeci. Nie, to nie. To świeci w oczy? Ale to już nie. Nie, ja pozwalałem. Nie, to chciał wchodzić. Dobra, moi drodzy, wracam do tego. To jest ogólnie ostatni konkurs. Zresztą nie chcę tego cały czas robić. Jerzy Damian. Dobre wybicie Jerneja. I znajdę go na miejsce. No tak. Polacy na czwartym miejscu. Okej, okay, Czech, Tomasz Walczura. Bo nie idę na siedzę, żeby ustać się, żeby powalczyć o tym Pucharze Narodów. No, nie wiem. Piąte miejsce na Polakami. Karl Geiger. Pierwszy skok Niemca w pewnym momencie, pierwszy skok dla Niemiec. Oj, ale potem skok Geigera będzie dobrze. No Niemcy będą liderami chyba w pierwszej rundzie. Andreas Schuller, no ale on może czasem zdetronizować się czas. Ten jest najlepszy skoczek, on jest młody i go nie zdetronizuje. Ojej, mu się nie stało. Eto no, Sijajne, no. Finowie, wy...
Trzy ataki! Duże ataki! Od kilkunastu lat nie umiał się pozbierać po tych świetnych myśli Konena. Rusiainena nie umiem tego czytać. On nie był mistrzem skoków, ale tamtego. No i się posypali nasi kochani Finowie. No i zakończy pierwszą rundę Rioi Kobayashi. Japończycy mają dobre sukcesy, skoro chodzi o skoki narciarskie, no ale tak poprzedniego sezonu. Polska na piątym miejscu. Teraz będę ja sercować, czekaj, jak sobie poradzę. Dobra, druga runda. Manuel Popfinger. Następne skoki to nie jest jako sezon. To był taki po prostu rozgrzewka. Tak, dobry skok tego Popfingera. Może coś tam obserwuję, co zrobię z bossem na środek. Nie wiem, to jest Sergii Tkaczenko. Razie Kazachstan na 9 miejscu. No, pierwsze miejsce, które nie daje awans, bo 3 miejsce zapewniają nie awans. No ale stop! Tkaczenko skoczy. No ja! Konrad Jankos, debiutant! Debiutant pierwszy skok w karierze Pucharze Świata. Leć! Oj, ale warto! Tego młodego, zaledwie 21-letniego skoczka z... No, spodajmy, że Zakopanego, dobra. Daniel Antresande. To młody skoczek. Oj! Tande! Problem miał Daniel Antretande. No słabo to wygląda. Daniel Skorniłow. Reprezentacja Rosji najdziwniejsza jest na drugim miejscu. To Korniłow przepieczętuje to dalej. Jednak to samo pozostało z grami. Reprezentanci Rosji. Polska na trzecim miejscu. Andrzej Semenicz. To weź na trzecim miejscu. To nie dziwi zbyt bardzo. Oj, ale po skoku tego skoczka jest to upadek na pewno z paną, bo są na piątym miejscu. Ale zobaczmy. Wojciech Szulca. To jest na razie na 7 miejscu. Daje awans Serfinowi, ale to jest przedostanie miejsca, ale Szulca to już zwalił w ogóle. Już nie, raczej nie zwalił. Markus Eisenbichler. To nie jest w ogóle zadziwiające, że Niemcy prowadzą w tej kolejce, ale zawsze może się zmienić, tylko zależy to ma Eisenbichlera. No ta linia była blisko, no ale Eisenbichler tutaj nie zadowolił zbyt bardzo. Kilian Payer, no. Szwajcarzy na szóstym miejscu. Bronzowy medalista z... Oj, fatalnie. Bronzowy medalista z... Oj, fatalnie. Finlandia, Janne Ahonen, no wielka, kiedyśowa gwiazda, no... Kiedyś kompletna gwiazda, ale się w ostatnich latach posypał. No, postawimy z Ahonena na te miejsca. Oż tak naprawdę żegna, on w ruka będzie... Tak naprawdę można powiedzieć Liga Tal. Dobra, moi drodzy, wracam. Poszło na czwartym i tak uczy. I nie wiem, co takiego ludzkiego. Czwarte miejsce, o! Polska na piątym. Ostatnia, Norwegia. Trzecia runda, Michel Haiber. No, Austriacy po tym dobrym skoku Manuela Popfingera na ósme miejsce, na ostatnie miejsce, które daje awans do serii finałowej. No i teraz Haiber jest na kolejce. Reprezentacja Austrii, no pierwsze miejsce, Marat Żaparów, a pani sceptyki drżyła, ale na razie Żaparów to jest bardzo wielka zagadka. A zapowiedź 9 na 3, ależ Żaparów. Ja to padnę. I Piotr Żyła! Piotrek, leć, słuchajcie, idę metu, Piotrek! Tutaj, Wiśle Malince! Leć, Piotrek!
Piotrek dla Polaku, na drużynę polskie! No? Ale teraz oglądamy już całe przeskoki w wykonaniu Polaków. Nie, dobrze, nie, dobrze. Robiłaś nie hasze, no. To on coś odrobi. Oj, ledwo, znaczy nie, ledwo co to nie odrobi, bo to był dobry. Dodają szansę na punkty dla drużyny. Na razie reprezentacja Norwegii na czwartym miejscu, Kazachowie na czele i Dimitri Łasie tylko 106 metrów. Ja raczej pewnie skoczy, no i skoczy, no oczywiście, że może skoczyć. Rosjanina, pierwsze miejsce, to mam pre. To 50-60, muszę się skoczyć. To idzie już na 9, to już... Jest dość zdziwiające, właśnie, skoro 50-60. Piąte miejsce, kazało 142. To duża skocznia, ale nie jest. Teraz 142 metry, na Willingen to się da skoczyć, no ale już na tej skoczni, no to już nie jest taki, to raczej nie da. Trzecie miejsce i Richard Freitag. Więc się pod tak boją na miejscu lidera. I Rysiu skacze też do dobrych pięćdziesiątków. Wyglądowane, no Polska już coraz gorzej się spisuje. Coraz gorzej, coraz gorzej. Gregor de Schwanden. A i teraz na przedostatnim miejscu przez Rodzego Neisse z Innsbrucka, ale de Schwanden raczej nie odrobić. Ósme miejsce. I Anti-Auto, no odrobi. Bo będą na co najmniej 9 miejsce. Albo 10, albo wrócą na 5 miejsce. No i Alto, brawo, dobry skok. Ależ będzie awans, na razie my słabo. No na razie już powiedziałem, że na tym, no i tylko, no i będą na 9 miejscu, bo Aman będzie musiał jednak walczyć o 8, chociaż miejsce i Kobayashi Joshiro. Japonia na 4 miejscu. Już ma to miejsce swojego kraju. Oj, nie wiem, nie wiem. Jo, pogorszyli się. No Polska słabo na 7 miejscu, no Kamil Stok będzie musiał odrabić niemało. Stefan Kraf, ostatnia runda. Wyczętuje Austriakom awans do serii finałowej. Tutaj myślę tak! Na pewno będą raczej być Austriacy będą w tej serii finałowej. Aleksik, Holor, czy jednak oni się dostaną? To też by była kompletna bajka. Bajkę niespodziewaną. To jest... Leci kolorę. I będą, proszę Państwa, Kazachstan chyba będzie, raczej będzie. Zagrał i Kamil Stok! Leć Kamil, to są 24 metry! Ale o wiele, wiele dalej skoczy na skoczni, co chyba pokaże, to skoku nie. Ale on będzie dobry skok, proszę Kamil. Dobrze, drugie miejsce. Raczej powinniśmy być w serii finałowej. Reprezentacja i Johan Andre Forfan. Czy pomoże stan Norwegom? Coś zintegruje! Forfan! No leci, no ale nie! Nawet taki skok nie najlepszy. Nic nie da. Największa niespodzianka. Żegnamy Norwegów. I zobaczymy. Jewgeni Klimo, czy tutaj się stanie historia? Czy Rosjanie będą prowadzili w serii, znaczy nie prowadzili, ale będą na podium? Jest szansa! Klimo! Nie. I Peter Preft. I uwaga, czy pomoże Słoweńcom? Trzeciego na dziewiąte! Uwaga! Peter! Preft! Wow! Daleko! Dobrze! Może piąte! No jest szansa! Mówię oczywiście, że odpadną, bo oni mogą jeszcze ubiegnąć, tak mogę powiedzieć. I Roman Kuderka. Lecz on przypieczętuje. Te punkty. Odzostawiam wiadomość, no i nie ma! Przez dyskwalifikację Romana Kuderki Czesi żegnają się z zawodami. No, szkoda tej dyskwalifikacji Romana Kołderki, czyli to mój mąż, przepraszam właśnie go i was. No powiedzmy, że to była jednak dyskwalifikacja za nieprawidłowy komin, no tak, fatalny występ Czechów. Po prostu się Lukasa Chlawy. No i ma Kołderka dopiero na 40 miejscu był w konkursie indywidualnym. I Andy Wellinger, czy
Niemcy wygrają drugą kolejkę. Zobaczmy, Bellinger. Bellinger, nie! Na pewno nie wygrają pierwszej kolejki. Są na trzecim dopiero! O Jezu, Jezu, Jezu! Co tu się dzieje? No Polacy będą. Polacy zobaczymy ich serię finałowej. Na pewno ja mam! I czy jeszcze coś tam zrobić? Leży na 10 miejscu! Szwajcarzy! Aman! Simon Aman! Leci! Aman! Simon! No, no nie wiem! Nie, ufa! Nie, nie, Szwajcarów nie będzie. Bo są na 7, ale może, może jeszcze tam Alamomo. No, na trzecim! Czy przepieczętują trzecie miejsce? No. Ciekawe by było, czy będą no punkty. Alamomo! Może nie będą na trzecim, ale dobry skok! Nawet będą nawet chyba. No będą! Ikasai! Ikasai z Japonii! Uwaga, uwaga! Bo przecież się tam awan Szwajcarom leci! Nie! Niestety nie! O nie, o nie! O nie! Jeho! Na sprawę. Przepraszam, was w następnym odcinku zrobimy ten konkurs. Dobra, ale mam nadzieję, że odcinek się podobał. Bardzo was proszę o ocenienie, bo przegrywam obiad, a ja nie lubię skakać i jeść. Więc pa, pa. Do zobaczenia, elo. Elo wina, moi drodzy. Pa. Cześć. Do zobaczenia, pa. Co się dzieje? Jezu, co jest? Śpiszcie.